Siemacie ludzie. Środa wieczór, zatem pora na tradycyjne pogaduchy po bandzie. Przemysław Sierakowski, witam i zapraszam. A na początek Snickers. Snickers dla strażników moralności i cnót wszelakich. Co konkretnie? O tym już za chwilę. Potem jeszcze króciutkie omówienie bieżących wydarzeń, tym razem w wersji short i goście. A goście dzisiaj znamienici. Adam Pawliczek, bohater Rybnika, Grudziądza i Opola. Facet, o którym do dziś na Śląsku śpiewają pieśni. A potem ten, który udowodnił, że indywidualne Mistrzostwo Polski można zdobyć również startując na drugoligowym froncie. Sukcesor tego wielkiego wyczynu Jerzego Szczakiela, Mistrzostwa Świata, jedyny opolski złoty medalista indywidualnych mistrzostw kraju, Wojciech Załuski. A zatem zaczynamy. Na początek Snickers. Snickers, który należy się wszystkim tym, co to po opublikowaniu przez Martę Pieszczek na Instagramie swojego roznegliżowanego, acz artystycznego zdjęcia, zaczęli bronić moralności cnót wszelakich, jako się rzekło, hejtując, komentując i szydząc wręcz momentami z zamieszczonej fotografii. Moi drodzy, a cóż wy tacy święci? Fotka przesympatyczna, kobieta piękna, przy tym matka, która zachowała figurę i cudowne ciało, cóż wam w tym przeszkadza? A jeśli jednak coś, to poczytajcie sobie Honoriusza Balzaka. On to już ładnych kilkadziesiąt lat temu stwierdził był, że kobieta skąpo odziana jest najbardziej rozebrana. Ta bowiem skąpo odziana rozpala zmysły. Ta, która pokazuje wszystko, to już nie ten efekt. A Marta zamieściła bardzo inspirującą, artystyczną fotę i za to jej chwała. Za odwagę, za piękno i za to, że zechciała się publicznie podzielić tak odważnym wizerunkiem. Cóż u nas w Speedwayu? Ano, niewiele. Póki co dowiedzieliśmy się, gdzie mają być rozegrane 3 rundy indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Na początek niemiecki Strasbourg, potem nasze rodzime Krosno, które z przytupem wraca na zaplecze elity, ale niemal elitarnie. No i wreszcie zwieńczenie zmagań w Pardubicach. Tamże w ośrodku znanym ze Zlatej Przylby i Zlatej Stuchy, z żużlowych rodzinnych weekendów, ma się odbyć finałowa, decydująca rozgrywka. Ciągle mówię w trybie przypuszczającym, bo wszystkie te plany w największym stopniu zależą od rozwoju sytuacji z pandemią koronawirusa. A tego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, w którym kierunku to się potoczy. Co jeszcze istotnego w ostatnich dniach? Ano to chociażby, że Apator wpłacił ekwiwalent za wyszkolenie Karola Żupińskiego, którego zakontraktował na zbliżający się sezon. Dajsk szczególnie nie naciskał, nie domagał się, ale należną kwotę otrzymał. Dlaczego o tym wspominam? No bo okazuje się, że można być i w żużlu porządnym. Zamiast się targować, wykorzystywać kruczki regulaminowe, prawne i nie zważać zupełnie na to, że cierpi na tym młody, obiecujący zawodnik. Tu Dominik Kubera, wytransferowany z Leszna do Lublina, który to Lublin niekoniecznie ów ekwiwalent chce zapłacić, a Leszno niekoniecznie chce się dogadać co do ewentualnej jego wysokości. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Zatem spotkajcie się, panowie, krakowskim targiem w połowie drogi i sprawa będzie rozwiązana,
obiecujący junior, których ostatnio jak na lekarstwo, nie będzie musiał czekać kilku kolejek do zainaugurowania swoich występów. A propos kolejek, inauguracji, oczekiwania, coraz głośniej słychać o tym, że rozgrywki nie ruszą w terminie. I to nie dlatego, żeby pogoda nie sprzyjała, ale dlatego, że prezesi, szczególnie w niższych ligach, obawiają się, iż start bez kibiców może uszczuplić ich dochody. Zatem wspominałem wcześniej, chyba zbyt radośnie, zbyt optymistycznie podeszły nasze władze do terminu ogłoszenia i terminu startu. Można było wstrzymać się troszeczkę z bólami, przygotować owszem terminarz, ale samą inaugurację, samo rozpoczęcie rozgrywek ogłosić dopiero, kiedy będzie to już pewne i przesądzone. A Speedway bez kibiców na trybunach miniony rok pokazał, że jeżeli nie ma wyjścia i bardzo trzeba, to można. Tylko po co? Oglądanie transmisji w telewizji to trochę jak lizanie loda przez szynę. Nie ten efekt. A zatem, jeżeli pogoda będzie sprzyjała, ale kibiców nie będzie można wpuścić na trybuny, to pewnie rozsądniej byłoby troszeczkę poczekać. No bo jakżeż rozdzielać tych zaszczepionych od tych, którzy się szczepieniu nie poddali? To byłyby korki, kolejki jak w latach 70. do wedla po słodycze albo do warzywniaka po 3 cytrusy na głowę przed świętami. No i komuż by to miało służyć? Sytuacja powinna się unormować i jeśli się unormuje, będzie można kibiców wpuszczać, wtedy warto rozgrywki inaugurować. Jeżeli z góry będzie wiadomo, że się nie unormuje i trzeba będzie z konieczności jechać bez kibiców, trudno, ale sezon powinien wystartować. Pytanie tylko, kiedy? Czy w tym pierwotnie przewidzianym przez władze terminie? No a teraz już dość o tym. Przechodzimy do naszych gości. Adam Paweł Pawliczek. Słynne bączki, pieśni w Rybniku, zabłocone w Opolu gogle, które przykładał do kamery. Człowiek z humorem, z dystansem. Luzak, który w Speedwayu uchodził za walczaka, za faceta, który nie odpuszcza nikomu, nigdy i nigdzie. On będzie pierwszym gościem. A tuż po nim Wojtula Załuski, pochodzący z Opola, tam święcący największe triumfy indywidualne, potem wrocławianin, trochę przyszywany, ale z dużym sentymentem dla wrocławskiego klubu, tamże największe sukcesy drużynowe, wreszcie Gdańsk, 2 sezony i powrót do Opola, do domu, gdzie żyje, mieszka i pracuje do dzisiaj. A zatem na dobry początek Adaś Pawliczek. Zapraszam. Moi drodzy, za pierwszym dzisiaj gościem człowiek, który 30 lat spędził na żużlowych torach i w tym czasie zaskarbił sobie miłość i wdzięczność kibiców w 3 przynajmniej miejscach Polsce. Człowiek, o którym śpiewają piosenki w Rybniku, za którym tęsknią za bączkami w Grudziądzu i którego filmik z YouTube'a z zabłoconymi goglami doskonale pamiętają w Opolu. Adam Pawliczek. Witaj, Adaś, i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. No, witam. Adam, ty jeździłeś w Grudziądzu w połowie lat 90., ale powiem ci, że pierwszy raz zapamiętałem ciebie z historycznego dla Grudziądza sezonu, bo zakończonego barażami, 83 rok, początki twojej kariery, rok po licencji. Rybnik wygrał w Cuglach drugą ligę, awansował, ale w sezonie przegrał tylko 2 mecze.
Jeden po ciężkim boju w Ostrowie, drugi tak już bez złudzeń w Grudziądzu. Pamiętasz, jaki miałeś wtedy w Grudziądzu dorobek? Pamiętam. Dwa razy wykluczone i do końca meczu. Tak to było. A wiesz, dlaczego tak to zapamiętałem? No tak, tak. No, pamiętałeś dlatego, że co, że to był ekstra śliski tor. Był wtedy upał, pamiętam, to chyba sierpień. I kurczę, tam normalnie dwa razy wyglebiłem zawodników z Grudziądza. Otóż właśnie. Czyli dobry początek mamy za sobą, to idziemy dalej w tym tempie. Ojciec fedrował na grubie, dziadek fedrował na grubie, a Adaś biegał po familokach i kombinował. Jak oni od poniedziałku do soboty non-stop fedrują, to może ja bym pofedrował tylko przez pół roku i tylko w niedzielę, a jeszcze zarobił lepiej niż oni. I tak zostałeś żużlowcem, zgadza się? No nie, no bo powiem ci szczerze, to faktycznie to moje życie, cała rodzina to z górnictwem związana. Ja też pracowałem i pracuję nadal w górnictwie, bo jeszcze wszystkie kopalnie poznałem, które tu są w naszym regionie, nawet KGHM, tam Lubin, to wszystko było rozwoże. Towar, który w firmach, w których pracuję, rozprowadza. No i nawet na zagranicę, na kopalnię też czasami się wybieram z samochodem, to rozwożę towar. Także nadal to kontynuuję. No ale przez 30 lat pomyślałeś sobie, że trzeba zrobić przerwę od fedrowania. Czy to z innego powodu trafiłeś na stadion? Nie, no wiesz, to ja trafiłem na stadion z powodu tam w sumie mojej miejscowości, Niedobczyce, w której była taka różnowa Antoni Skupień, Fros, Szymański, Brawmański, później Heniobem, a ja byłem młodszy od nich dużo i tam obserwowałem i później jakoś dnia w 70, bodajże w 6 roku wybrałem się pierwszy raz na Brzeg i zacząłem już to kontynuować. To był mecz, to musiałem być nie tylko w Fedniku, ale w Częstochowie na przykład. Także to później się stało moim klubem. Ale to już się wkręciłeś do parku maszyn, bliżej zawodników, czy jeszcze czasy autokarów zakładowych i wycieczek? Nie, no wiesz, ja się wkręciłem w tych czasach, jak najpierw podpatrywałem Antoniego Skupienia i później po prostu zanim poszedłem w ślad, on uprawiał judo, ja musiałem iść na judo i uprawiałem 3 lata judo, nie? Najpierw miałem piłkę nożną, później widziałem, jak już chodziłem na ten rower, to obserwowałem tych żużlowców z Niedobczyc, jeździłem na ten rower i Antoni Skupienia powiedział, że ja też to musiałem robić i zapytałem się na judo. Bo wtedy jeszcze byłem za młody, żeby jeździć na żużlo, nie? To miałem 14 lat bodajże, no i chodziłem na tym do 2 lata, aż przyszedł czas wydania prawo jazdy i zapisać się można było wtedy na żużlo, no to wtedy taki był regulamin, że tylko prawo jazdy cię kwalifikowało do tego, żeby się zapisać. No a mama nie protestowała? Podrabiałeś podpis? Nie, 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 nie. U mnie to, znaczy były opory, to nie jest tak, że akurat się zgodzili, nie? No ale zgodzili się w sumie po jakimś tam czasie, pojechali razem ze mną na stadion do Rybnika i podpisali mi zgodę. Adam, po tylu latach kariery i takiej przerwie od zakończenia tejże, to już niektóre blachy w kościach rdzewieją powoli. Nie, ja sobie wyciągnąłem, wiesz, miałem udzie, ale usunąłem go sobie po roku, bo mi przeszkadzał, bo mnie ubierało strasznie w dupę, nie? I zawiązanie paniu buta. I usunąłem go po roku, musiałem się znowu położyć na stole i wyciągnąłem ten pręd, no ale na razie jest okej, okay, tylko że wiesz, to jedyna taka metalowa sprawa, a tak to miałem tylko, wiesz, kontuzje, zwichnięcia, jakieś tam drobne złamania albo szycia, o tak zwane, nie? Skóry przede wszystkim, no, nie wiem, taki
parę rozcięć ciała. To musiałem później leczyć bardzo długo. W indywidualnych mistrzostwach Polski startowałeś bodaj sześciokrotnie, ale tam jakiegoś wielkiego wyniku nie udało się osiągnąć. Byłeś taki zakręcony, żeby stanąć na pudle, czy traktowałeś, co ma być, to będzie? Jeśli się uda, dobrze, jeśli nie, trudno. Nie no, powiem ci tak, najlepszy był rok 90, gdzie po prostu wtedy mogłem mieć dobry sprzęt, a to były takie ciężkie lata i przejechałem już w tym finale w Lublinie na starym bloku, co przeszedłem eliminację, wszystko i mi się rozleciał w drugim moim bodajże wyścigu czy trzecim i później siadałem na motocykle od kolegów. Od Egona, który był na rezerwie, od Bema i tak dojechałem tam wtedy na tych innych motocyklach, bo to wtedy jeszcze były takie czasy, że można było korzystać od kolegów z pożytku. A tam rok następny, który jechałem na przykład w Toruniu 1-1, to tam kurczę mechanik z Opola właśnie od słynnego Wojtuli pierwszy raz widział GM-a na oczy i mi go przygotowywał. Jeszcze pamiętam, w nocy przyjechał jego mechanik, powiedział, że tam jest coś źle założone i tego. I zrobił mi na nowo rekonstrukcję silnika, coś tam, jakąś sprężynkę z olejenia źle założył. No ale udało się to zrobić. Z tym, że później miałem bardzo dobrze 2-2-2 i później mój silnik już nie był taki jak trzeba i już miałem rozjechany najlepszy wtedy moje biegi tam z kolonami, z tym wszystkim. Później mi już została taka końcówka prawie ze słabszymi zawodnikami. No ale silnik, wypalił się tłok w tym silniku. No. Za niska dysza była, bo to był sierpień 15 w Toruniu na starym torze i wtedy kurczę musiałem siadać na moją starą jawę i dojechałem tam chyba z jedynką, jakoś tak 7 punktów chyba zrobiłem, nie pamiętam. Wspomniałeś o GM-ach, ale był taki moment na przełomie lat 80. i 90., kiedy Roman Niemyjski wszedł do Rybnika i tam pojawiły się Godeny razem z Martinem Dugardem. Tak, Goden to był mój najlepszy silnik, powiem szczerze, nie? Na pierwszym startowałem właśnie po Martinie Dugardzie w 92 roku, który zostawił u nas w klubie i na tym jeździłem i później na tym Godenie zakupionym jeszcze przez taką firmę, która mnie sponsorowała, nasz były browar Gerpol, który też sponsorował między innymi Egona Skupienia, zakupili mi tego Godena, a mnie i Egonowi. On jeździł w Bydgoszczy, ja w Rybniku i na tym Godenie, kurczę, powiem ci szczerze, prawie że dotarłem do finału, tylko że mistrzostw Polski, ale w tym czasie miałem wypadek w ćwierćfinale, taki niepotrzebny zresztą w Rzeszowie i miałem 3-3-3, taśma wykluczone i później złamanie obojczyka zakończyło mi trochę ten wejście do półfinału w Gorzowie, bo nie byłem wyleczony do końca, nie? Pojechałem tylko, wystartowałem jeden, bodajże dwa biegi, miałem się wycofać. No ale Goden to był mój najlepszy silnik, powiem szczerze, bo później jeszcze nawet na tym Godenie startowałem w Grudziądzu i później pod koniec właśnie gdzie awansowaliśmy z Unią Leszno w tym pamiętnym meczu ostatnim we wrześniu, to wtedy właśnie na tym Godenie zrobiłem 12 punktów, jedno wykluczenie i kurczę, ten Goden był wtedy superowy. Bo już wtedy przesiadali się zawodnicy na leżaki, nie? No ale część chłopaków mówiła, że Godeny skończyły się razem z tym sztucznym obniżaniem głośności, że to był super elastyczny, dobry silnik, ale jak zaczęli tłumić hałas, zaczęli go dusić, to wtedy już nie potrafili konstruktorzy przystosować tej maszyny do nowych wymagań. Nie, wtedy jeszcze tego nie było, nie? Bo ja kiedyś nawet mój słynny mechanik Jan Nowak, który też w Grudziądzu pracował jakiś okres, zrobił mi ze stojącego Godena leżaka. Ja przyjechałem na mecz do Grudziądza rok
przeciwko Grudziądzowi w 97 roku i na tym leżaku wygrałem z aktualnym mistrzem świata z Billy Hamilem. Wierzysz w to czy nie? Możesz to sprawdzić. Ja nawet, nawet pamiętam, jak to wyglądało. Była dorabiana rura BDO-owa, bo takiej nie było gdzie zakupić i ona była specjalnie schowana. I po tym drugim wyścigu ta rura mi po prostu puściła i nie mogłem na tym motorze dalej jeździć, ale wygrałem niestety zdecydowanie nie na tym godzenie leżącym. No i to był ostatni moment tego godzena, już więcej na nim nie jeździłem, bo nie można było dostać takiego kolanka w tamtym czasie. No w tamtym sezonie, bo ty spędziłeś w Grudziądzu 2 lata, 95 awans i potem 96 mimo walki spadek. W 97 w Grudziądzu już cię nie było w składzie, ale był twój sprzęt. Tak, tak, no pamiętam to, bo miałem właśnie wtedy też taki dobry rok, jak przyszedłem do Rybnika z powrotem i miałem finał mistrzostw Polski w Częstochowie, a nie mogłem z powodu kontuzji ręki. Zrobiłem tylko start, nie jechałem, a wygrywałem pięć finały, byłem chyba drugi. Pierwszy nawet w Krakowie czy w Prawiczu, a później drugi w Krakowie za Tomaszem Golobem. No i finał był w Częstochowie, ale miałem kontuzję ręki i po prostu nie mogłem sobie w ogóle, nie mogłem w ogóle jeść, no można powiedzieć tak, bo później miałem operację za dwa tygodnie tej ręki, ale po tym właśnie, po tej operacji zadzwonili do mnie działacze z Grudziądza i poprosili mnie, żebym wypowiedział moje sprzęty na młodzieżówkę drużynową do Grudziądza i wypoczyłem dwa motocykle, na nich jeździł Ośkiewicz i Basiński bodajże. No i później jeszcze na słynny Baraw z Gdańskiem też te motocykle przywiozłem i na tych motocyklach Markuszewski zrobił najlepszy czas i Dado zjeździł też na moim motocyklu, pamiętam. Gdyby któryś biegnie, wszystkie, ale ja na nich. No i to była taka pomoc sobie, taka serdeczna. Jeszcze życie mą szampana, którego otrzymałem od jednej ze sponsorów za wypożyczenie tego sprzętu, także było pięknie wtedy, no, bo ja byłem wtedy na tak zwanym chorobowym i przyjechałem z motocyklami i cieszyłem się bardzo, że mogłem wtedy wspomóc Grudziądzki klub. No w Grudziądzu byłeś krótko, ale starsi kibice do dzisiaj pamiętają te twoje słynne bączki, no i te przyjaźnie, które przetrwały. Nie wszystkie, bo nie wszyscy są już wśród nas. Szczególnie myślę tu o Jacku Zielińskim, na którego pogrzebie, jak pamiętam, byłeś. Tak, ja tam bardzo właśnie przyjemnie z żoną wspominam, bo to nie tylko ja, panowie mi się zaprzyjaźnili. Z Jackiem Zielińskim właśnie kontynuowaliśmy takie przyjacielstwo. Byłem dwa razy na Sylwestra, raz na Andrzejka w Grudziądzu. W latach 90. Później byliśmy razem na czasach, nawet z Jackiem Rębałą w Łebie, taki jak był okres w sierpniu wolny, na 5 dni wyjechaliśmy. To całe nasze rodziny, jeszcze Krystian nawet w wózku był z nami, ten świętej pamięci, którego Jacek wtedy też na te czasy zabrał. Także ja bardzo, bardzo mile wspominam Grudziądzki klub, bo naprawdę przyjemne chwile spędzaliśmy tam. Razem z rodziną i z żoną byliśmy. I latem, jak leczyłem kontuzję na jeziorem w Rudniku i to nie raz, i później właśnie te wszystkie czasy, które tam spędziłem, nawet mimo tego, że już nie jeździłem w Grudziądzkim klubie, to spotykaliśmy się tam właśnie u Jacka, u tych, którzy kurczę już akurat nie żyją, no szkoda. Bardzo, bo tak dalej bym dokontynuował. No a jeszcze z Robertem Gębińskim bardzo dobrze mam kontakt, także czasami rozmawiałem przez telefon. Adaś, wspomniałeś Janka Nowaka, ale też długi czas byłeś jeźdźcem fabrycznym Mirka Budka. Tak, to było. To było właśnie wtedy, jak za czasów Żanet tutaj Roman Niemiecki przejął Jawę i ja byłem miejscem fabrycznym Jawy i wtedy Mirek Dudek mnie bardzo wspomagał
właśnie na tej jawie wtedy robiłem bardzo dobre wyniki też. No to wtedy godny się skończył i przesiadłem się na jawę. Także z Dudkiem Mirkiem mam właśnie takie wspomnienia, że on jak po mojej takim słynnym wypadzie w 1981 roku na Niemcy, to zostałem parę dni dłużej. Wróciłem, później byłem to tam przez byłą władzę ukarany. Musiałem trochę swoje odstać. Właśnie straciłem może przez te moje najlepsze lata młodości. 8-6, 8-7, potem 8-8 się jakoś odbudowałem. No ale Mirek w tym czasie przyszedł do klubu jako mechanik, który był zatrudniony z warsztatu samochodowego i on ze mną współpracował. Mieliśmy bardzo dużo rzeczy z Mirkiem komponowali, typu taczki alu, których jeszcze wtedy w tym czasie nie było. Mirek Dudek mi to stworzył z tarczek dociskowych do sprzęgła. Ja w specjalnej fabryce dałem to wytoczyć i myśmy jako pierwsi jeździli na aluminiowych tarczkach w tamtych czasach. W latach 80. to było niemożliwe, tylko że te tarczki nie były hartowane, te przekładki aluminiowe i one wdzierały się w te ferodowe i po prostu prowadziły do tego, że te tarczki później się spierały, ale to sprzęgło było wtedy zajebiste. Był taki start, że no coś niemożliwego było. No i później już weszły te nowe technologie, które z zawodu przyszły już pod koniec lat 80., a 90. to już wiadomo. Inna historia. Aleś, czyli gdybyś dzisiaj współcześnie startował w lidze, to z takim sprzęgłem rozejrzałbyś się na wejściu w łuk, nikogo obok nie ma, czyli warning, przerwali bieg. No dokładnie, no powiem Ci szczerze, że jak ja to wtedy z Mirkiem Dudkiem myśmy to skomponowali, to było coś niemożliwego. Ja wtedy wygrywałem, bo nie jeździłem wtedy za bardzo w drużynie, bo tam mnie trochę tak negowali i byłem na boku, ale wygrywałem na treningach po prostu, wygrywałem z wszystkimi, nie? No a to był 8-6 rok i to później właśnie w październiku to już wesele sobie musiałem fundnąć, także jak dochodziliśmy do tego, co było dobre, to po prostu sezon się skończyło. Adaś, ale nie bez kozery wspomniałem o tym refleksie na starcie. Patrzysz na te dzisiejsze zawody. Refleks to jest element, który można trenować, który można wyćwiczyć. A tymczasem współcześnie ktoś trafi idealnie w moment startu, odjeżdża o pół motocykla i wyścig jest przerywany, powtarzany. Dobry, zły pomysł? Dla mnie, ja już to powiedziałem niejednemu fałszowi od Różla i to będę dalej powtarzał. To tak jak masz dwóch rewolwerowców, stoją naprzeciwko siebie, wyciągają pistolety, za szybko wyciągnąłeś na nowo. No tak, tylko przeciwnika już nie ma. To urok rewolwerowców. Wiesz, o co chodzi, nie? Kiedyś ja miałem taką maszynkę do próbowania refleksu, specjalnie stworzoną Heniobem, to pierwszy stworzył. Było zielone światło, czerwone, puszczałeś sprzęgło, ona miała kierownicę, ta maszyna. I manetkę sprzęgła tylko, nie? I świeciło się zielone światło, trzymałeś i czerwone to było tak, jakby taśmą poszło do góry. I wyświetlał wam się czas reakcji, nie? I kto był najlepszy, bo tam był normalnie, wiesz, elektroniczny czasomierz, czas wyświetlania reakcji. A teraz po co ci to jest? Wiesz, startuje za szybko, cię wykluczą. Mecz przerwany, znaczy bieg przerwany, wykluczony zawodnik albo ostrzeżenie. Dla mnie to jest chore. Ten przepis dla mnie to po prostu niweluje cały żużel i wypacza to, bo przychodzi taki kibic ulicy, który pierwszy raz przychodzi, startują zawodnicy, a tu sędzia robi zmianę, wykluczony zawodnik, bo za szybko puścił z tego. Dla mnie to jest chory przepis, nie? Tego nie powinno być w ogóle, bo dotknięcie taśmy rozumiem, jakieś tam ruszanie się sędzia może wykułować, ale jak ktoś wystartuje szybciej, jest szybszy, ty możesz ćwiczyć ten refleks, ale po co ci to, jak cię wykluczą później? To bez sensu jest w ogóle i dla mnie to jest chore. To po prostu zabija. Ten przepis zabija.
Adam, to skoro już tak szeroko rozmawiamy, w tych czasach, kiedy ty startowałeś, dwa poziomy rozgrywek w Polsce. Pierwsza i druga liga. Teraz mamy trzy szczeble, ale ten trzeci, drugoligowy poziom, tam coraz trudniej znaleźć chętnych z Polski, żeby chcieli się ścigać. Warto ciągnąć to na siłę trochę. Właśnie jeszcze teraz w tym czasie tej pandemii to w ogóle to naprawdę to jest ciężka sprawa, bo jeżeli teraz dalej nie będzie tego, że kibice będą mogli chodzić na stadiony, to powiem Ci tak, że ja tego nie widzę, nie? No, według mnie to powinny być dwie ligi bez problemu i na pewno by to inaczej wyglądało i przede wszystkim tu ta druga liga, to ona jest po prostu, to nie jest to bajka, nie? To kiedyś ta druga liga to jest coś znaczyła w naszych czasach, bo to była pierwsza i druga, a teraz jeszcze do tego dochodzi trzecia, to jest tak jakby po prostu, tak jakby gdzieś za parawanem schowane i tych zawodników będzie coraz mniej, nie wiem, czy to się zmieni, czy to nie zmieni, ale jeżeli tego nie zmienią, to nie widzę tej przyszłości drugiej ligi w ogóle. No ale kiedy ją tworzono, przekonywano wszystkich, że to po to, żeby młodzież miała się gdzie szkolić, żeby miała gdzie nabierać doświadczenia. Jaka jest praktyka, to widać. Ale gdzie oni się będą szkolić? W tej drugiej lidze, jak tam po prostu się faktycznie nic nie dzieje, a poza tym, żeby mógł się ktoś szkolić, to w klubie muszą być pieniądze, ale te kluby, które w tej drugiej lidze jakoś tam przędą, to po prostu nie ma pieniędzy, bo jeździłem w drugoligowym klubie w Opolu i były takie czasy, że po prostu nawet nie miałem na to, żeby zapłacić podatek za fakturę, nie? Także te pieniądze w ogóle to były śmieszne, jak ja jeszcze jeździłem. To niby były już lata 2000, ale te czasy, które tam były, to ja tam jeździłem za drobne, mogę powiedzieć, no. I przez to moja kariera tam po prostu powoli zanikała, bo gdyby nie moi stary sponsorzy z Rybnika, którzy mi tam jakoś pomagali i mogłem inwestować jeszcze w ten sprzęt, to bym tam na pewno do końca nie dojechał jednego sezonu. Adaś, ale wcześniej w Rybniku też bywało różnie. Była bieda, nie było na nic, nagle objawia się Roman Niemyjski. Wydawałoby się zbawiciel. To nie był człowiek z Rybnika. No nie, no ale on przyszedł w tych latach, jak przyszły odmiany w ogóle w Polsce, nie? Był Morawski w Zielonej Górze, u nas się pojawił Niemiecki, oni się byli o Jana Oswalda Pedersena, który ma jeździć w jego drużynie. Także to były takie czasy, które po prostu wtedy odrodziły ten cały boom w Polsce i wtedy powstawały kluby, które albo miały tych sponsorów, które były na jakiś czas bardzo krótki, albo ich nie było, no a także to takie czasy były, że po prostu był Morawski, był Niemiecki, był jeszcze w Tarnowie Ronicki, także paru tych gości było, którzy chcieli do tego żurla wejść i zrobić jakiś i boom, i furora z tym, co miało być. Ale kończyło się, przyznasz, podobnie. Co mówisz? Mówię, kończyło się, przyznasz, podobnie. Nie udźwignął żaden na dłużej. No żaden. No, nie no, ta skala pieniędzy, czy na czym to polegało, jak sądzisz? Zielonkę, może oni chcieli ten biznes, ci ludzie, nie? I może chcieli zrobić jakąś sobie furtkę na swój biznes, no ale żużel nie jest takim sportem, który może przychodzić profity, jeżeli ty sam to chcesz prowadzić, bo do tego jest potrzebny multum sponsorów, którzy ten sport są utrzymać, bo to nie jest jakiś światowy sport. Żużel to jak piłka nożna, gdzie są bardzo, bardzo duże pieniądze, nie? Także to jest taki sport nasz tutaj, w sumie, jakby można powiedzieć, europejski. W Anglii widać, co się dzieje. Polska jedynie najlepsza liga świata.
A gdzie to masz dalej? No, w Stanach się bawią, w Argentynie się bawią, w Anglii się, nie wiem, czy się będą bawić, bo ci zawodnicy na pewno przez tą pandemię teraz musieli pokończyć karierę, to pójdą do pracy i będą musieli po prostu patrzeć, jak przeżyć. Także nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. Twoim zdaniem jest jakiś ratunek? Bo koszty w tej chwili rosną niebotycznie. Kiedyś z przeciętnej pensji można było kupić dzieciakowi przechodzony motocykl i dać mu szansę, niech się pobawi, będzie coś z tego albo nie. Teraz to są gigantyczne pieniądze, które trzeba już na dzień dobry wyłożyć. Pensja przeciętna nie wystarczy. No dokładnie, bo ja mam wnuka, który chce jeździć na mini-żużlu, a gra w piłkę nożną w klubie w Rybniku i dobrze sobie radzi. Ja mówię, bo on ze mną jeździ na Simsoi, bo mam tego enduro. Tak czasami z nim wyjeżdżam, on trzyma pełny gaz i on sobie jeździ na mini-żużlu. A ja mówię, i moim zięciowi, że nie będę się zajmował teraz tym, bo po prostu będziesz musiał włożyć trochę pieniędzy i mojego czasu, a ja drugi raz nie będę się stresował, żeby jeździć z wnuczkiem, który ma 7 lat i denerwować się na nowo, żeby po prostu przeżywać to i poświęcać tyle czasu, bo naprawdę te kluby, które teraz nawet te mini żużlowe, mówię o tym, bo on ma być na mini żużlu, także to trzeba naprawdę trochę pieniędzy zainwestować, poświęcić czasu i czuwać nad tym i mówię mu, że ma grać w piłkę i nie wiem, czy go do tego przekonam, bo oni znowu latem przyjedzie, ze mną wyjedzie, znowu będzie chciał jeździć, bo już się szykuje do kupna krosa i chce jeździć na małej krosówce. Słuchaj, ja ostatnio czytałem, ile za 4 sezony gry w Barcelonie zainkasował Lionel Messi. Może to będzie dobry argument, bo on wziął 555 milionów euro, co daje ponad 130 milionów euro rocznie. To może ten argument do niego trafi. Na żużlu tego nie zarobi. O czym my tu mówimy? Powiedz mi, Przemek, to jest teraz bez sensu. W żużlu takich pieniędzy nie ma i nie będzie. No, może, że teraz ekstralizy zawodnicy zarabiają. Ja tyle w życiu nie dostałem za punkt do teraz, ale to nie ważne, tylko chodzi o to, że po prostu inne czasy, nie? Może ta ekstraliga na pewno się utrzyma w Polsce, bo to jest taki sport topowy u nas i może powinien być przed piłką. Ostatnio się zbulwersowałem tym, jak Bartek z Mazowiec został potraktowany jako sportowiec roku na 4. miejscu. Dla mnie to trochę chore, nie? Bo jeżeli drugi raz się zdobywa mistrzostwo świata i nie jest w pierwszej trójce bynajmniej, już nie mówię, że tam Lewandowski czy Iga Świątek, bo to na pewno dobry sportowcy, tylko nie powinien być poza pudłem. No dla mnie to jest chore, także tutaj już można na to patrzeć, że ten nasz sport staje się tak jakby niszowy na żużel i to mi się nie podoba, nie? Adaś, to skoro będzie chciał ten wnuk, będziesz w stanie przekazać mu trochę ze swojej wiedzy? Masz pewne doświadczenia trenerskie. 2009 byłeś jeżdżącym trenerem w Rybniku. W ostatnim czasie za kadencji prezesa Mrozka miałeś krótki epizod ze szkółką. Tak, miałem też i z Rybkami, bo Antek mnie wysłał na parę meczów do Gdańska i do Gorzowa. Byłem z takimi zawodnikami, którzy teraz właśnie zaczynają swoją karierę już na dorosłym torze. I powiem szczerze, że nie wiem, czy mu przekażę, ja go będę przekonywał do piłki nożnej, bo to jest lepsza perspektywa. I mniej stresu dla mnie i dla rodziny, powiem szczerze. I nie chcę, żeby moja, znaczy teściowa mojej córki, bo ona pracuje na izbie przyjęć w Siadu w Rybniku, później mi kiedyś przyjechała i mi zbiła zaszczyt. Bo przyjmowała tam różnych lotów i nie, między innymi jak miałem ten ciężki wypadek w 2010 roku, akurat była na izbie pijeć i wtedy ona mnie przyjmowała. Także to jest babcia od mojego wnuka, ta druga babcia.
No i nie mam zamiaru mieć problemów rodzinnych z tego powodu, Adaś, że do emerytury jeszcze trochę brakuje, prawda? To proszę co do tego. do emeryturki jeszcze trochę brakuje. To co porabiasz, żeby dotrwać? Bo nie załapałeś się w żużlu na takie czasy, kiedy płacono jak współcześnie, kiedy dało się przeżyć i jeszcze odłożyć na zaś. Słuchaj, ja już jestem na emeryturze jak górniczy, bo ja pracowałem w górnictwie przez cały czas. A. No, ja już jestem na górniczej emeryturze i po prostu tylko teraz sobie jeżdżę dalej w tym górnictwie, bo był mój sponsor, który mi wspomagał, dał mi taką propozycję i jeżdżę po kopalniach i rozwożę to, co wyprodukują dla kopalni, albo przywożę to, co potrzebują do wyprodukowania dla kopalni. Także dalej się bawię z górnictwem i jeżdżę wokół komina, jak to się mówi. Ale rodzina blisko ciebie, czy rozjechały się dzieciaki po świecie? No bardzo blisko. Wszystkie córki, które mam, są blisko mnie, mieszkają blisko i po prostu najmłodsza jest w domu, a najstarsza jest policjantką, z policjantem. To możesz bezpiecznie jeździć, bo w razie czego załatwi. Nie, nie ma tak, nie ma tak. Nie da się tak. To nie jest jak kiedyś. Po prostu nie, no tak się złożyło, że mam zdjęcia policjanta i tylko policjantkę. Drugą fryzjerkę, trzecią pracuję w tej firmie, gdzie ja jeżdżę. A czwarta wchodzi do liceum i śpiewa, i to pięknie śpiewa. Powiem szczerze, że jest tak dobra, że żałuję, że nigdy nie wystartowałem The Voice of Poland, bo kurczę, nie chciało mi się czekać w sali poczekalni, ale śpiewa zajebiście i na pewno będzie jeszcze. Gdzieś ją będę widział, powiem szczerze, no bo jest naprawdę wspaniała. Ona. Gdybym ci puścił kiedyś jej piosenkę, to wtedy ty coś pięknego. Wygrała zresztą w zeszłym roku, mieli konkurs swojej szkoły. Wygrali wśród tyle licealistów tutaj wszystkich śląskich szkół i zajęli pierwsze miejsce. Ona śpiewała jedną z piosenek na Dyty Gieper, Kochańcie Życie i można to tam gdzieś zobaczyć na Facebooku, ona tam też jest. Także zajebiście śpiewa. Anna Pawlicek. Musi zapamiętać to imię i nazwisko. Koniecznie. Adaś, a może zaśpiewa kiedyś przebój Beboków o pewnym żużlowcu z Rybnika, kojarzysz? No Beboki to moi przyjaciele, którzy mi zaśpiewali piosenkę na moją 50. Na 50 lat. Na Abrahama. I to tam są dwa utwory zajebiste. I to właśnie tam są pokazane te bączki, których nikt w Polsce nie robił, tylko ja to robiłem, bo jak kiedyś jeździłem w finale Mistrzostw Świata w Pile, to słynny redaktor z Gorzowa, świętej pamięci Ołyński, na bankiecie, który miał się przed dzień przed tym ćwierćfinałem, kazał mi zrobić, on na to mówił byczki, byki, nie? No to tylko ja robiłem w Polsce, to był 94 rok. No i to powiem szczerze, że potem to robił też słynny zawodnik ze Szwecji Zorro, ale ja to robiłem pierwszy w Polsce i to muszę przyznać, że naprawdę ja to pierwszy robiłem i nikt tego nie robił jako pierwszy i nie wiem, kto mi może coś wypomnieć, że ktoś to ze mną to robił, ale ja wiem, że ja to robiłem pierwszy w Polsce. Adaś, dziękuję serdecznie, trzymaj się ciepło, by humor nie opuszczał, zdrowie dopisywało. No ja zapamiętuję, Anna Pawliczek i czekam na kolejną edycję Voice of Poland. Nie, no ona już będzie teraz w tej pandemii, nie wiem gdzie ona wystąpiła, ale ona teraz wygrała, mówię ci, rok temu wygrała tutaj w Teatrze Ziemi Rybnickiej i wygrali taką grupą licealistów, no taki konkurs z wszystkich szkół licealnych. Pierwsze miejsce, mam to nagrane. No i ona tam śpiewa jedną z piosenek, bo tam było chyba pięciu bodajże z tej jednej szkoły, którzy recytowali, śpiewali.
I ona też tam śpiewała właśnie tą piosenkę. To był ten zakościelniak, był jako główny prowadzący i też prowadził i wręczał im nagrodę, nie? Ale słychać, że córcia tatusia i tatę duma rozpiera, nieprawdaż? No ja chcę, żeby ona spełniła moje marzenia, bo ja nie jestem spełniony, bo nigdy nie stanęłam na futę mistrzostwowskim. Chciałem, żeby ona gdzieś za mnie zrobiła jakiś wynik właśnie w tej swojej dziedzinie typu śpiew, bo naprawdę jest dobra, bo ona już śpiewa parę lat, bo ją w szkole u różnych takiej piosenkarki, teraz ma z kolei następnego nauczyciela, który w tym liceum ją szkoli, także jeżdżę z nią na próbę i na szkolenie, także kupiłam profesjonalny mikrofon, który dostała pod choinkę za gdzieś tam tak jakby na komunie prezent, które to kosztowało. No i myślę, że teraz będzie tą karierę wokalistki piosenkarki szlifować jak najlepszym po prostu w jak najlepszej, no nie w najlepszej dziedzinie, tylko w jak najlepszym momencie i żeby ta pandemia się skończyła, żeby mogła wystąpić na scenie i po prostu pokazać swoje ja. Chociaż już występowała nie na jednej scenie, ale chciałbym, żeby tam gdzieś oficjalnie gdzieś tam wystąpiła. Zaistniała. A wzruszony tata za kulisami ukradkiem będzie ocierał łzy wzruszenia. No to już nieraz ocierałem, powiem ci, że naprawdę. No jest niemożliwe, nie? No, nie wiem, jesteś na Facebooku, to ją znajdziesz. Na pewno. Ona tak, tam gdzieś się też pokazywała. Tak zrobię. No. Adaś, dzięki serdeczne za rozmowę. Pozdrowienia dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Ja też się trzymaj ciepło i zdrowka. I co? I tam puścisz to takie, żeby to fajnie wyszło, a nie tam nie będę tego sprawdzał. Na pewno będzie fajnie, bo kilka razy musiałem wstrzymywać uśmiech, więc nie przejmuj się. Kiedy to wyjdzie? W środę? W środę po 21:00 na Facebooku, na Pobandzie, a dzień, dwa później na YouTubie się pokaże. Pobandzie, tak mówisz? Tak, dokładnie. Dobra. Tak jak najbardziej lubiłeś. No, fajnie. To dzięki. Dziękuję również. Moi drodzy, Wojciech Załuski, jedyny indywidualny mistrz Polski w historii kolejarza Opole. Opole wcześniej miało mistrza świata, zmarłego niedawno Jerzego Szczakiela. Kiedy ten zdobywał swój tytuł, Wojtula miał raptem 10 lat. Witam cię, Wojtek, i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. No ja również. Wojtek, to kiedy miałeś tych 10 lat, a Szczakiel zostawał mistrzem świata, byłeś jeszcze beztroskim wacholęciem, które biegało sobie przy brzegu jeziorka, czy już myślałeś o żużlu? To znaczy powiem ci tak, na żużel to ja chodziłem już od dziecka. Od dziecka, ponieważ mieszkałem niedaleko stadionu, to chodziłem z rodzicami na mecze. Jak pamiętam, to jeszcze wiesz, mama mnie w łóżku wodziła, jeszcze na mecze chodziła. No a później to się już tak potoczyło, że no, zacząłem częściej tam przybywać i zaczęło mi się to bardziej podobać. Ale rozumiem, ze zgodą rodziców nie było problemu, skoro mama w wózku zawoziła cię na stadion. To znaczy był mały problem na samym początku. Jak mama się nie chciała zgodzić, wystarczyła wtedy zgoda jednego rodzica. Tata to chciał, mama nie. W końcu, wiesz, małe przeczka z ojcem. I moja mamusia się zdecydowała na umowę mojego szwagra, żeby mnie tak dać. No i to wystarczy. Wojtek, początki jak to początki, bywały takie sobie. Czas na praktykę, naukę, poznawanie wszystkich niezbędnych umiejętności, ale potem przyszedł sezon 84, ostatni twój sezon juniorski. I to był taki wyraźny przeskok. Nie tylko w lidze, bo również w Mistrzostwach Polski juniorów. Mhm.
powiem, że no, w tamtym czasie no, do szkółki się karmiło wiele osób. Dużo tam było, prawda, adeptów. Ale z tej całej, chyba bodajże w Opolu było około 100 osób. A po jakieś tam, wiesz, w pierwszym roku, trzecim roku, to jakoś tam wszystko zaczęło tam pytać do niektórych. No, że po prostu na sam koniec to już tej takiej czołówki, która tam była, to zostałem ja, Roland Wieczorek. No i tam pozostali domnicy też mieli licencję, ale to w sumie tam nic takiego nie ciągnęli. No to też no, zapisać tam do kart historii polskiego kolejarza. Idolem wtedy był Loni Karaba, czy ktoś inny? Proszę? Wzorem, idolem wtedy był Loni Karaba w Opolu, czy miałeś kogoś innego ulubionego? Proszę? Loni był wtedy liderem w Opolu. I on był twoim idolem, czy miałeś swojego ulubieńca? Ja ci powiem, moim idolem tak naprawdę, wzorowałem się oczywiście na nim, nie powiem, fascynowała mnie jego jazda, aczkolwiek idolem moim to był Józef Jarmuła, no, z którym się spotkałem w Gorzowie, oczywiście na badaniach, osobiście go poznałem na badaniach tego technicznego, który chyba wtedy miał jazdę już ostatnio na dalszy sezon, wnosił się do Włosice, a ja do pana Szczyńczaka zrobić badania psychotyczne. No i wtedy tam się tak poznaliśmy już na dobre. Oczywiście do dnia dzisiejszego mamy bardzo dobry kontakt i się widzimy nawet. Mieliśmy wspólną jazdę. Józek wjechał, jak się wyprowadziłem, że Bóg wjechał do mnie do Opola, trochę porozmawialiśmy, pospominaliśmy. No ale powiem szczerze, że na Józka dojeździłem do Częstochowy na metro. Bardzo mi się podobała ta jego widowiskowa jazda na jednym kole. Rozumiesz, takie ataki naprawdę desperacje, można powiedzieć. I to był taki mój idol, naprawdę. Wojtula, rozmawiałem niedawno z Adasiem Pawliczkiem. Jego powinieneś dobrze pamiętać z tego finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski z 1984. Oczywiście, to był mój główny, że tak powiem, przeciwnik. Adaś Pawliczek, aczkolwiek ja to pamiętam dobrze, bo startowałem, nie wiem czy to był finał, czy to pierwszy, no bodajże, mistrzostw Polski seniorów w Lublinie, a na następny dzień miałem finał mistrzostw Polski w Tarnowie. To pamiętam doskonale, bo strasznie się martwiłem, bo w tym Lublinie za szybko nie byłem, aczkolwiek tam, wiadomo, inny tor, inna nawierzchnia, inna granulacja. No i najbardziej się bałem Adama Pawliczka. I to się sprawdziło w praniu, bo jechaliście dodatkowy bieg o złoto. No, sprawdziło się, aczkolwiek, no muszę powiedzieć, nie po mojej myśli to się wszystko układało. To znaczy, dobrze się układało. Były trójki i w pewnym momencie poddaję się na ostatnim wirażu, na ostatnim łuku, padnie gaźnik po prostu. On był kiedyś tam zapytany na taki punkt. No i mój mechanik, najlepszy mój mechanik, Józef Joszkowski, nie wziął pod uwagę, że trzeba to zabezpieczyć, ponieważ miał dobre gumy, które tak trzymały ten gaźnik, że to zabezpieczenie, prawdę mówiąc, nie było już takie konieczne. A jednak materiał odmówił posłuszeństwa i gaźnik spadł. Pamiętam, no miałem wtedy dodatkowy bieg za Adasiem Pawliczkiem. No ale Adaś nie dojechał, bo postanowił się poddać po drodze i położyć i odpocząć. Zgadza się, prawda? Ja go tam troszeczkę nałożyłem. Nie wiem, czy Adaś się podał, ale Adaś się powrócił chyba wtedy. Na drugim łuku. Tak, on twierdzi, że wpadł w kolejinkę. I, że co? Że wpadł w kolejinę i było po wyścigu. No. No i ja już po prostu, wiesz, objechałem.
jedno okrążenie, to tak powiem, że Adaś na torze, no, radość była naprawdę ogromna, ponieważ no, gdyby nie ten defekt, to na pewno jakieś nie było miejsce poza podium, no. To tam się niczego takiego nie spodziewałem. Tam jeszcze jeden zawodnik, to już zapomniałem, jak on się nazywał. On we Wrocławiu jeździł, później w Bydgoszczy. Miał tam na zadanie wygrać bieg. Wiem, że ten bieg wygrał i to właśnie on wyważył mocno. No tam w ogóle gęsto było w tym finale, bo ty z Adamem po 12, a o trzecie miejsce, o brąz, też był dodatkowy wyścig. Te nazwiska pewnie niewielu kojarzy. Piotr Tomaszewski, Zielona Góra i Arek Zielonko z Leszna po 11. No, Zielonko, tam miał szansę dać bardzo wysoko. Zgadza się. Arkadiusz Zielonko, właśnie. No a potem był ten najfajniejszy dzień, najbardziej skuteczny, 89 rok, Leszno, finał, do którego nie awansowałeś, jechałeś na wycieczkę, miałeś być tylko rezerwowym. Oczywiście, no ja tam jechałem jako rezerwa, no praktycznie no nic takiego nie robiliśmy wielkiego, miałem spokojny dzień, spokojną noc przed finałem, prawda. No, jechałem jako ta rezerwowy, prawda? Aczkolwiek muszę powiedzieć, że wygrałem półfinał i jechałem o miejsce rezerwowego z Jarkiem Olszewskim, tak. Tak. Obaj tak. Po 6 punktów wtedy. Tak, i po prostu mnie zawsze interesowało miejsce na podium, te najlepsze, te pierwsze. Już mnie tak nie bawiły drugie miejsca, trzecie miejsca. Zawsze dążyłem do tego, żeby jednak na tym najwyższym podium stawać. Kiedy miałem jechać o ten bieg rezerwowego, nie za bardzo mi się nawet chciało. Dopiero za namową Ryśka Dołomicza, Dołomiciewicza żony, mojej Antony, no, namówiły mnie dziewczyny i wystartowałem w tym biegu dodatkowym, no i się zakwalifikowałem, całe szczęście. I dzięki temu odniosłem ten sukces, który na pewno nie był ani zaplanowany, ani planowany, ani gdzieś tam w mojej wyobraźni nic się takiego nie działo, że moja wystartuje, jeżeli wystartuje, to nawet tam może z wykluczenia jak tego zawodnika. No ale Zenek Kasprzak, Darek Stenka, którzy awansowali z półfinału, nie wystąpili w finale. Otworzyło się miejsce dla ciebie i dla Janusza Łukasika z Tarnowa. Janusz nie wykorzystał, ty z nawiązką. Tak. No i właśnie to muszę powiedzieć. W swoim pierwszym biegu właśnie ten tor wydawał mi się taki naprawdę przyczepny. On był taki, to można powiedzieć, taka gąbka jakby, która robiła się na tym torze. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jakie przełożenie zawodu na pierwszy bieg. No i właśnie moim mechanikiem Jurkiem Gośkowskim. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że on mnie sam przekładał. On teraz ten motocykl trochę znał, bo kiedyś no, próbę robili startu i tam pierwsze otworzenie. Wiedział, co robi, jak przygotował, jaka jest im pomoc. I praktycznie to on decydował, za co o tych przełożeniach. Ja mu mówiłem coś innego, on zawsze mu ten ząbek bliżej tam. Dał, bo wierzył w to, że ja sobie dam radę i tak dalej. No i na ten pierwszy bieg, prawda, założyliśmy, czyli nie mylę się, do dziś 57. No i co? No w tym biegu właśnie prowadzi. Na wale 18 czy 17? Proszę? Z tyłu 57, a na wale 18, 17? 18. Czyli ja standard. Tak. No i właśnie ten pierwszy bieg mój. Jechał Łukasik, to pamiętam, jechał Tomek Dolow, nie pamiętam, co tam jeszcze jechał. W każdym razie... Halo? Muszę powiedzieć, że już bardzo załamany. I bodajże na
przed ostatnim okrążeniu na wyślu z kluku upadł właśnie Łukasik. Łukasik, tak. Tak. Sędzia zatrzymał widok i zarządził powtórzenie. Zaraz mała korekta. Ja sobie odczytałem odpowiednie przełożenie, poszukiwałem. No i zaczęło się właśnie po trójeczek. No. Wtedy Janusz Łukasik na tym biegu chyba skończył udział. Halo? Jak pamiętam, to Janusz Łukasik chyba skończył udział w zawodach na tym jednym biegu i upadł. Tak. No, ja właśnie nie pamiętam, ale on się tam dobrze o tym. Ja wziąłem na tym, no, chyba na YouTube jest ten finał, jaki tam mnie nie zrzucił, ale bardzo mi wyraźnie. No, ja tak sobie kiedyś przeanalizowałem te wszystkie pole. No i później co? No później to już tylko wypadało jechać do przodu, trzymać gaz, no jakoś tak się szczęśnie do mnie uśmiechnęło, że no, ta ilość punktów, które zdobyłem, jednak mi nie pozwoliła zdobyć ten tytuł. No, oczywiście wielka radość, naprawdę to jest taki pierwszy, jedyny tytuł, którego się tak bardzo cieszyłem, bo ponieważ no, ani nie byłem brany pod uwagę za jakiegoś tam faworyta, to prawda, tą drugą ligę, tą średnią miałbym jako taką, tam można powiedzieć, niezłą. No ale tam się tego nie spodziewałem, no ale w wyniku... No to były te czasy, że... No, wszystko się złożyło na to, że zdobyłem ten upragniony tytuł. To były te czasy, kiedy kolejarz tak balansował między pierwszą a drugą ligą, prawda? No, ja powiem ci szczerze, jeździłem w różnych zawodach w tym czasie, w tym okresie. I ja tam, powiem ci, nie widziałem nic takiego, co by mnie jako drugiego świata różniło od tych zawodników pierwszej ligi. Prawda, że miałem wielu przyjaciół, znajomych tam i wspólnie rywalizowaliśmy, ale mogę powiedzieć, że lepiej czułem na tym podwórku i jeździłem z tymi lepszymi zawodnikami niż po prostu gdzieś tam na zapleczu, ala Szlam, Świętokłowice i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy kolejarz doznał też sporego osłabienia, bo dzisiaj po prostu się wyjeżdża na zachód. Wtedy za czasów żelaznej kurtyny mówiło się, że sportowcy uciekają na zachód. I w Opolu te osłabienia były znaczące, bo Alfred Siekierka i Jacek Gerwitz na tak zwane pochodzenie wyjechali do RFN. Zespół został mocno osłabiony. No tak, zgadza się, że jeszcze do tego doszedł Jasiu Herbert, doszedł do tego Herbert Karnat. Wspomnę o zawodników tam z tej niższej takiej półki, którzy kiedy wspólnie mieli licencję, to też powiedział, że pouciekali, no niektórzy uciekali, nie wiem, czy Jacek wyjechał. On chyba też uciekł tam w tym czasie, legalnie chyba tam nie wyjeżdżał. No wtedy się, no, ale wtedy się nie dało. Proszę? Wtedy nie dało się legalnie. No nie dało się, no chyba tak. Muszę powiedzieć, że też tam przebywałem i jakoś mnie zawsze ciągnęło do Polski, do Opolu. Aczkolwiek no rodziny tam żadnej nie miałem, wiem, jak tam jest ładny kolorowy świat, prawda? Jak to wszystko, tylko nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tam trzeba pracować, prawda? No tak. I to ciężko, nie? Wojtula, no, potem był 90, tak? Powiedziałem tak tych chłopaków, no wiadomo, no. No oni zostali teraz w panekstach. No jakoś tam się uzupełnialiśmy. Uważam, że no jak na nasze starty w Opolu, to pamiętam jak dziś, że z Frankiem Sagan mieliśmy parę i na sezon, nie wiem, co to było, ale nie przegraliśmy biegu, nie przegraliśmy żadnego biegu, jeśli chodzi o zawody ligowe. No i wtedy w 91 roku kolejny medal indywidualnych mistrzostw Polski, tym razem srebro w Toruniu, ale z drugoligowego Opola
było was dwóch, bo oprócz ciebie jeszcze Marek Brus, młode pokolenie. No muszę powiedzieć, że ten finał z Torunu to dokładnie pamiętam, a mianowicie tu jest taka, jak można powiedzieć, powtórka z rozrywki zresztą z 89 roku. W 91 wygrał Sławek Grafik, jak się nie mylę, tak? A ty po balażu ze Sławkiem Dudkiem, tatą Patryka. Tak, to pamiętam, Sławek wygrał, ale muszę powiedzieć, że w biegu chyba, Sławka w pierwszym biegu, Sławek jechał też na czwartej pozycji, a prowadził Jasiu Krystyniak, który się do opanku przewrócił, bieg powtórzono i Sławek zaczął, można powiedzieć, swój wyścig do opanku. Może też się przełożył po prostu. Może też się przełożył, tak jak ty w Lesznie. No dokładnie. Tak tam musiał coś tam nie było w tym pierwszym biegu, tak? Wszystko podkręcane, jak powinno być i na pewno tam się przełożyli. I później. Wywalczył ten tytuł, a ja miałem bieg dodatkowy, to pamiętam, ze Sławcem. No, trochę się bałem tego biegu, będzie takie, no może na luzie nawet usadłem, bo jak powiedziałem, to drugie, trzecie miejsce mnie raczej nie interesowało. Zawsze ja chciałem być jak najwyżej. Ale paradoksalnie między tymi dwoma finałami 8-9-9-1 był rok 90, Lublin i tam chyba stracona duża szansa na powtórkę z Lesznia, bo miałeś rozpiskę 3, upadek 3-3-2, prawda? Tak, tam jechałem już naprawdę, to dobrałem z Nordem, wtedy z półfinału kontynentalnego i tam jechałem, można powiedzieć, na pewniaka, no nie bałem się Tomka Gorowa, nie bałem się nikogo, po prostu jechałem tam z nadzieją, że oczywiście też chciał, że nie wiem, to był drugi czy trzeci mój bieg. To był drugi twój bieg, druga seria. Z Tomkiem Golobem, z Pogorzelskim Stasiem, z Opola i z Wojtkiem Żabiałowiczem. Że się kasowaliśmy raz on, raz ja, raz on. Jeden, no, mówili, że to jeden z najpiękniejszych biegów tego turnieju. No i tak chciał, że chciałem za bardzo Tomka nakryć na ostatnim wirażu. I noga mi się troszeczkę obsunęła, że przewróciłem oczywiście i widziałem też na Godenie. Tego Godena no, skasowało na ramę. To nie było czasu, nie było takiej obsługi, jak jest tych, że tam mechaników pracuje, że to mogą się nim wymienić, nawet też wtedy między biegami. Ja byłem sam ze swoim mechanizmem, posiadłem się na jawkę, no ale już na tej jawce nie było tak, jak sobie to wyobrażam. To wiem, że... No ale i tak było nieźle, bo były dwie trójki i dwójka. W sumie 11 oczek wystarczyło do tego najgorszego, czwartego miejsca. No właśnie, no nie ma, chyba nie ma gorszego miejsca te czwarte, nie? Jak mówiłem, nie cieszyłem się z drugiego, z trzeciego, ale te czwarte to jest chyba najgorsze, to może być. No ale po drodze zdążyłeś jeszcze wygrać Złoty Kask, dwa turnieje, jeden w Tarnowie, komplet, potem drugi we Wrocławiu, 14 oczek wygrana Andrzeja Huszczy po dodatkowym biegu, który już nie miał znaczenia w łącznej punktacji. Złoty Kask bardziej ci odpowiadał, czy czapka kadyrowa była wygodniejsza jednak? Złoty Kask był przyjemniejszy na głowie, czy czapka kadyrowa wygodniejsza? Ja wiem, powiem Krzysztof, że bardzo są to ważne dla mnie tytuły, ten niż polski. Ten Złoty Kask, Srebrny Kask, może tak srebrny nie, ale też bardzo dużą wagę przywiązywałem do łańcucha herbowego. Zdobyłem go dwa razy z rzędu, no nie udało mi się trzecim razem zdobyć. Ale jeśli chodzi o Złoty Kask, no wtedy były dwa turnieje tylko. No, w tym pierwszym poszło bardzo dobrze w Tarnowie. No w drugim, no
Szeptał mi strasznie Andrzej Kuczka po piętach. Nie, no ale też się udało. Udało się i suma tych wszystkich punktów dało mi w tym turnieju. I z tego jestem też bardzo zadowolony i szczęśliwy. Z kolei w drużynowych mistrzostwach Polski dobra passa przyszła wraz z przenosinami do Wrocławia. Jakie były kulisy tych przenosin? Ty bardzo chciałeś, ciebie bardzo chciano, w Opolu nie było perspektyw. Ja dostałem taką propozycję i tak po przeanalizowaniu, bo takim moim takim mentorem, to można powiedzieć, mechaniki tylko szkostka, dużo radzi, sama po co i tak dalej, i tak dalej. Miałem propozycję, klub już po prostu w Opolu był u schyłku, no nie mogę powiedzieć bankructwa, no i nic tam się nie działo, nie było sprzętu, nie było pieniędzy i po prostu no nie widziałem już za bardzo, że mi tam cokolwiek działać jeszcze. I dostałem propozycję od świętej pamięci Krzysztofa, prawda, żeby tam przejść do Wrocławia i w międzyczasie jak klub mój otrzymał, nie wiem, ile tam motocykli, tam mój transfer i pieniędzy, tego nie wiem, ale motocykli tam parę było, że mógł dalej funkcjonować. Ryszard Nieścieruk, przez jednych nazywany wielkim magiem, przez innych szarlatanem, ale potrafił z tych tubylców, Zbyszek Lech, Waldek Szuba, Krzysiek Jankowski, Henio Piekarski i z tej ludności napływowej, między innymi z Piotrkiem Baronem, z tobą, scalić to wszystko, scementować i zrobić rodzinę. Zgadza się? Zgadza się. Jak najbardziej. Byliśmy naprawdę stary śledzi, Piotr Baron, Krzysiek Jankowski, to tak miałem z Henio Piekarskim również na to, że ale uważam, że w klubie tak się nie dynamizowało, tak było dobrze. Tak fajnie się dogadywaliśmy, rozumieliśmy, tak samo z trenerem, tak samo drugim trenerem, z Markiem Ziarnikiem, który też tam na tym wszystkim trzymał tam rękę, prawda, prowadził treningi razem z Rysiem. No w pierwszym roku to nam nie wyszło, po prostu nie wyszło nam, po prostu jeśli chodzi o silniki, było to wszystko w tanki zamawiane u Pelorecha, że coś tam, nie wiem, nie znam kuli za bardzo, ale coś tam, jak części był wyjęte, cały silnik, które jakieś stare boki włożone. I pierwszy sezon, no chociaż bardzo ładnie kolorowo wyglądaliśmy, tak w wyniku nie zrobiliśmy jakiegoś wyśnicowie się czyli, prawda? Dopiero z następnego sezonu się zaczęło współpraca z Pajsem. I to się potoczyło, że trzykrotnie ten nowego mistrzostwa. Ale wszystko co dobre wreszcie się kończy. Tak też było z twoją przygodą we Wrocławiu. Sentyment jednak pozostał, bo do dzisiaj widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych fotkę, kiedy wjeżdżałeś autem do Wrocławia i opisywałeś tak serdecznie, że to moje miejsce, mój klub. Tak, jak ty Jupiter widziałeś. Dokładnie. Tak, to bardzo miło. Ja to naprawdę bardzo miło, wracam do wspomnień. Ty tam pracowałeś. Można powiedzieć, że znaczyłem się w domu tam. To był dla mnie drugi dom. Drugi dom, przyjaciele, koledzy, prawda. No. Później już po zakończeniu swoich kariery jeździłem tam na mecze, spotykałem się z kolegami. No i dalej. Pani Krzysiek zawsze tam dla mnie miała będzie, że nie powiem, byłem godnie przyjęty, zawsze miejsce w Polsce było, że pozdrawiam serdecznie byłych naszych działaczy i sponsorów i obecnych. No i tak to wygląda. Nie dziękuję. Potem przeniosłeś się do Gdańska. 2 lata w Wybrzeżu. No, dosyć radykalna tak. Zmiana otoczenia i klimatu, bo z południa nad morze. Może tam już jakichś takich większych sukcesów nie odniosłem,
No ale też miło wspominam, bardzo miło wspominam te 2 razy 4. No, mogę powiedzieć, no właśnie jadę do 4. No, to właśnie tak bardzo rzeczy. Spróbowałeś trochę trenerskiego chleba. Nie czułeś się w tej roli? Ciebie nie chciano? Halo? No jestem. Mówię, spróbowałeś po zakończeniu kariery troszeczkę trenerskiego chleba, ale tam trochę nie poszło. Ty się nie czułeś w roli? Ciebie nie chciano? Różne koncepcje były? To znaczy, no już na sam koniec legł Kędziora w celu drużynę. No i ja pojechałem do pola. Oczywiście to był mały martwy. No ja tam zaczął budować drużynę, no ale widocznie nie widział mnie w składzie. No i cóż teraz porabiasz? Bo mówisz, że wracasz 8 godzin pociągiem. Dało. No to wiesz, strefie to będzie panie. No. To opowiedz, co porabiasz teraz, bo mówisz, że od 11 do 19, 8 godzin w pociągu, gdzież cię losy zawiodły? To ja robię ogólnie, więc nie pracuję. Dokładnie. Więc pracuję tak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Moim kierownikiem jest tam Spadek Zryw Janusz Szepidur. Olimpijczyk. To tam robimy. Pracuję w zapleczu sportowym. Organizujemy różne zawody lekkoatletyczne. To teraz właśnie w tym pierwszym poproszę do aczkolwiek lekkoatletykę uwielbiam i obserwuję to naprawdę zapałem. No i to, mamy siłownię, mamy saunę na stadionie, no i po prostu obsługujemy klientów. I imprezy, zawody młodzieżowe, jakieś ogólne, mamy taką raz w roku imprezę, można powiedzieć ogólnoświatową, bo same gwiazdy to nas przyjeżdżają, jest to festiwal skoku. I tutaj muszę powiedzieć, że w Opolu padły rekordy Puchowa, naprawdę wspaniali zawodnicy tutaj startu. Olimpijczycy, mistrzowie świata. No ale gdybyś się urodził kilka lat później, to pewnie już z samego żużla dałoby się odłożyć skarpetę tyle, żeby dzisiaj tylko się bawić. Wtedy za to, co zarobiłeś, można było się pobawić, ale już żeby coś odłożyć, to nie bardzo w tamtych latach, prawda? No oczywiście, no. To były inne czasy. To były inne czasy, no wiadomo. Ja po prostu całe życie muszę powiedzieć, że ja ten sport kochałem. Ja zapisując te spółki, później jeżdżąc w drużynie, będąc pełnoprawnym zawodnikiem, ja po prostu o pieniądzach żadnych rzeczy tam dużych nie marzyłem. Dla mnie się liczy tylko sport. O, tak to wyglądało. I tym cudownym, choć tak niewspółczesnym akcentem zakończmy tę naszą sympatyczną pogaduchę. Wojtula, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. No i dzięki. Trzymaj się ciepło. I pozdrawiam wszystkich fanów. Dziękujemy pięknie. Trzymaj się. Dzięki również do usłyszenia. No, moi drodzy, Adaś Pawliczek z werwą, z wigorem. Podobnie Wojtula Załuski, jego rywal z toru. A zatem myślę, dzisiejsze pogaduchy jak znalazł na smutne zimowe wieczory. A tym, którym przypadły do gustu, tych zapraszam już za tydzień, w kolejną środę, znowu o 21:00, na kolejny odcinek Żużlowych Pogaduch o Bandzie. Przemysław Sierakowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia i do zobaczenia.